kontestacja. Szóstego lutego, godzina 21:00 czasu polskiego i zupełnie inna godzina w Kalifornii, z której nadaje Janek Fior. Zapraszam Was niezwykle serdecznie na właśnie jego audycję. Marcin Hugo-Kosiński, dzień dobry, cześć Janku. Dzień dobry, cześć. No u mnie jest rzeczywiście zupełnie inna godzina, bo jest 12 w południe. To trochę robi... Już wstałeś? To trochę robi różnicę, jak mówią tutaj polonijni poloniści. No może rzeczywiście, że jakby nastrój jest inny, jednak wieczorem się tak bardziej intymnie prowadzi, intymniej mówi, no ale tu mi słońce świeci w oczy, zaraz przyciemnię sobie troszeczkę. O tak, córka mi tu pomaga. No więc, no niestety zostałem wywołany bardzo brutalnie do tablicy w dyskusji po ostatniej audycji, w której mówiliśmy dużo o Kalifornii. Ja myślę, że możecie być zmęczeni tym tematem, ale jest, niestety do niego wrócę, dlatego że to nie chodzi o Kalifornię, tylko chodzi o pewną formację polityczną, czy społeczno-polityczną, czy gospodarczą nawet, którą ja tutaj krytykuję na przykładzie Kalifornii, dlatego że tu się po prostu zrobił straszny, tu się zrobiło straszne miejsce. Straszne w sensie, zaraz to spróbuję wyjaśnić. No więc jeden ze słuchaczy mieszkający w Kalifornii oburzył się, że ja z Kalifornii robię trzeci świat i że krytykuję rzeczywistość i to jeszcze że zmyślam, no i tak, że kłamie. No więc chciałbym się do tego ustosunkować, chociażby ze względu na to, że dbam o to, żeby nie kłamać, przynajmniej w audycji, żeby jeżeli coś mówię, no to przecież zdaję sobie z tego sprawę, że na całym świecie słuchają i w każdej chwili może mnie ktoś skorygować. No jeżeli ktoś mnie koryguje, tak jak ten słuchacz, Marcin miał na imię też, no to muszę jakby sprawę wyjaśnić. Tym bardziej, że tu jest parę spraw w jego krytyce jest parę spraw takiej natury ogólniejszej i może takich, które zainteresują szerszą publiczność, nie tylko tych, którzy mieszkają w Kalifornii. Otóż, no więc tam oczywiście ma do mnie pretensje, że ja tutaj dopatruję się jakichś nadzwyczajnych trudności mieszkaniowych, podczas gdy tych trudności mieszkaniowych tutaj nie ma. No może tam, gdzie mieszka Marcin, nie ma, bo on zdaje się mieszka gdzieś w okolicach Los Angeles, bo się na LA często w swojej krytyce opierał. Natomiast wydaje mi się, że LA nie jest reprezentatywne dla Kalifornii. Bardziej reprezentatywnym miejscem jest właśnie San Jose i te okolice Silicon Valley, czy nawet San Francisco, które zostało też tutaj w jego polemice poruszone. Otóż tak, ceny. No więc ja mówię o cenach w kontekście, nie dlatego, żeby was przestraszyć, czy żeby zaimponować komuś, ile to mogę wydać na jakieś dobra, które są 3-4 razy droższe niż w Polsce, tylko dlatego, że Stany Zjednoczone były do niedawna, jeszcze może 10 lat temu, krajem o najtańszej żywności na świecie. W tej chwili jest ta żywność droższa niż w Europie Zachodniej, która jest bardzo droga, powiedziałbym może najdroższym miejscem na świecie, jeśli chodzi o żywność tak ogólnie, no bo pewnie na przykład w Tajlandii ziemniaki są dużo droższe niż wszędzie, bo się tam ziemniaków prawie że nie je, więc je się ryż. Ryż jest tani. Tutaj i ziemniaki, i ryż są bardzo, bardzo drogie. Mandarynki kalifornijskie rzeczywiście sprawdziłem wczoraj. Nie przesłuchałem sobie audycji, czy ja powiedziałem $7, czy ja powiedziałem 7,99, ale w Whole Foods rzeczywiście były mandarynki po 6,99. To były tak zwane organiczne. Więc Marcin się oburzył na to, że ja krytykuję nie tylko ceny, ale że krytykuję tę organiczność, na jaką jest tutaj moda, ponieważ jak stwierdził, jak się nie będzie jadło organicznie,
to się będzie jadło wtedy żywność modyfikowaną genetycznie, czyli GMO, i wtedy się będzie wydawało dużo na lekarzy. Na lekarzy się będzie wydawało dużo i tak, dlatego że jak właśnie czytałem to w związku z upaństwowieniem służby zdrowia i upublicznieniem jej, państwowym upublicznieniem służby zdrowia w Ameryce, co się nazywa Obamacare, przeciętna rodzina czteroosobowa będzie płacić 20 tysięcy dolarów za usługi medyczne rocznie. No więc to jest dość drogo i niezależnie od tego, czy pan Marcin będzie jadł, czy Marcin będzie jadł żywność genetyfikowaną, modyfikowaną genetycznie, czy nie, to i tak będzie bulił za lekarza znacznie więcej niż płaci dzisiaj, kiedy służba zdrowia jeszcze jest jako tako prywatna i można sobie wybrać firmę ubezpieczeniową, czy można sobie wybrać taki plan ubezpieczeniowy, który będzie pasował do naszych potrzeb, który będzie nas chronił, a równocześnie nie będzie taki drogi, jak w tej chwili jest. Cała drożyzna amerykańska nie jest wywołana jakimś moim widzimisię, czy innymi czynnikami natury, no nie wiem, może klimatycznej, bo wręcz przeciwnie, tylko jest wywołana tym, że są potworne regulacje, jeśli chodzi o prowadzenie upraw, jeśli chodzi o sprawach mieszkaniowych, to jest o budownictwo, zakazy budowania, ograniczenia w budowaniu. I o tym właśnie mówiłem. I nie chodzi o to, że mieszkania są drogie, bo niech sobie będą drogie. Wiadomo, że jak coś jest drogie, to dlatego, że jest przeważnie, że jest mocno dokapitalizowane, czy że ludzie zainwestowali w produkcję bardzo, albo może jest niska wydajność. Ale tu jest wysoka wydajność, a mimo to jest drogo. I jeszcze powiem więcej. Żeby Marcin zrozumiał i może ci z Państwa, którzy dopatrują się we mnie jakiejś, nie wiem, sensacyjności w tym, co mówię, że tu od wielu, wielu lat subsydiuje się rolnictwo i to na poziomie gdzieś około 200 miliardów dolarów rocznie, więc jeżeli się jeszcze subsydiuje do tego, to ta żywność jest jeszcze droższa niż to, co ja mówię. Więc oczywiście można kupić nieorganiczną żywność, można kupić nieorganiczne mandarynki po $1.50 czy $2 za funt, ale to wciąż jest bardzo drogo jak na ten kraj, jak na tę wydajność, jak na te subsydie. W cenie mieszkaniowej też jest bardzo dużo. Natomiast co do genetycznie modyfikowanej żywności, no to się można spierać. Można się spierać, ponieważ właściwie cała żywność jest genetycznie modyfikowana, przepraszam za przejęzyczenie, ponieważ to już od już nie pamiętam, Michurin się nazywał taki facet, który krzyżował tam gruszki z jabłkami, czy ktoś krzyżował cytryny z pomarańczami i wyprodukował grejpfruty i jakoś nikt nie mówi, że grejpfruty są szkodliwe. A jeżeli mówi, no to są na tyle szkodliwe, czy są genetycznie modyfikowane, czy nie są genetycznie modyfikowane, że trudno powiedzieć. Mnie się wydaje, że ceną nieco gorszej żywności, albo nawet znacznie gorszej żywności, jest to, że mamy jej pod dostatkiem. I do tej pory tak przynajmniej było. A w tej chwili, jeżeli te wszystkie ruchy, które prowadzą do eliminowania genetycznie modyfikowanej żywności, czy najgorsze jest to, że się zmusza tych, których nie stać na tę organiczną żywność. Moja córka wczoraj kupiła ogórki kwaszone, organiczne, koszerne i jeszcze cholera wie tam, jakie tam były przymiotniki na tej etykiecie. Po prostu tego się jeść nie dało. One to były ogórki włożone w ocet. Więc ja wolę, niech będą polskie ogórki kwaszone czy konserwowe, genetycznie modyfikowane, włożone w tę zalewę, która jest u nas produkowana, niż te fantastycznie organiczne, koszerne ogórki, które się naprawdę jeść nie dało i w zasadzie
zarówno i wnuki, i córka, jak i ja, żeśmy po prostu powyrzucali te ogórki. A kosztują $8 za słoik. Czy genetycznie niemodyfikowana wieprzowina, która kosztuje po $8 za funt. To jest, proszę Państwa, 16-18 dolarów za kilo, 55 zł za kilo. To jest 2-3 razy drożej niż w Polsce, gdzie nie jesteśmy tak wydajni jak oni. I no, co prawda też mamy subsydia. W związku z tym, z tą organicznością to moim zdaniem jest to sprawa przesadzona i ta moda na organiczność. Tu organiczna żywność jest po prostu gorsza niż u nas żywność, nie wiem, może nieorganiczna. Poza tym, co ta żywność ma z organicznością? Organiczna żywność, organiczna pomarańcza czy organiczne mango, to sobie można zjeść w Ekwadorze czy w Kostaryce i tam to widać, że to jest organiczne, bo to jest powykrzywiane, to jest jakieś tam narośla, ma nieładnie wygląda, ale smakuje. Natomiast tutaj wszystko jest perfekcyjnie w kształcie, nawet pomidorów nie można sprzedawać w Kalifornii, w ogóle w Ameryce nie wolno sprzedawać pomidorów takich pokrzywionych, takich z bulwami, takich niekształtnych, jak u nas się nieraz kupuje. Te, które są najsmaczniejsze, które są najlepsze. Bo tu musi być kształt perfekcyjny. I nawet się reklamuje niektóre pomidory, że tamte są okrągłe, a te są podłużne, a jeszcze jakieś inne owalne. I to ma świadczyć o organiczności. To jest nieprawda wszystko. To samo i o internecie, że ja oczywiście ja sobie mogę nie wiem, bo tutaj Marcin mi zarzucił, że powinienem sobie sam skonfigurować coś tam, internet czy kablówkę, czy jeszcze coś innego, no ale przecież po to ja żyję w kraju pierwszego świata, a nie trzeciego świata, żebym sobie tego nie robił. Myśmy to w Polsce robili, prawda? Za czasów komuny, że się robiło radyjka z żyletki i pudełku od zapały, pustym pudełku po zapałkach, bo wtedy tych radyjek nie było, albo były bardzo drogie. Czy wszystko człowiek robił ręcznie, jak właśnie w trzecim świecie. Więc tu bym powiedział, że ten internet i te telefony tutaj, które są, to są na poziomie trzeciego świata. A powiem wam więcej, że dostałem od Radka Olszaka, który jest skrupulatny i taki pomocny czasem, dostałem właśnie sprawozdanie, jak to się nazywa, informacje odnośnie sieci komórkowych w Kalifornii. Z YouTube, na YouTubie znalazł. I okazuje się, że dwie firmy, mianowicie Sprint i właśnie T-Mobile, który ja mam telefon, a mam T-Mobile dlatego, że mam telefon, który może być odbierany w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie ma te dwie częstotliwości, które tutaj pasują. Wszystkie inne telefony są albo tu, albo tam, a ja muszę mieć na dwie możliwości. W związku z tym, że T-Mobile nawala, zwyczajnie nawala, nie ma pełnego pokrycia. To samo ze Sprintem jest. Są dwie sieci, to jest AT&T i druga to jest Verizon, które pokrywają kraj, ale przepraszam bardzo, ja sobie nie wyobrażam, gdyby w Polsce któryś z tych operatorów naszych, oczywiście rżnących nas po kieszeni, bo po prostu u nas jest znowu inna nieludzkość systemu, chociaż nie wiem, czy to nie jest analogia, że państwo udziela koncesji tylko wybrańcom i ci wybrańcy mogą sobie rżnąć potem ile chcą. Tutaj gaz i elektryczność jest w rękach jednej firmy, Pacific Gas and Electric. I ja nie mam, jak ja mogę, oni nie mam konkurencji. AT&T telefon, internet jest tylko AT&T i jakaś tam Charter Cable, które równocześnie podłączają kablówkę. Więc są dwie firmy. No to jak są dwie firmy, to tak jakby nie było konkurencji w ogóle. Więc o czym my mówimy? Ja nie mówię o tym, że w Ameryce jest gorsza telefonia, bo jakby chcieli, to by była lepsza, ale nie chcą. A dlaczego nie chcą? Dlatego, że państwo im to ułatwia, państwo im pomaga, państwo im daje koncesję, a innym nie daje, albo daje, tylko z takimi utrudnieniami, że nie ma tej koncesji. Przecież jak ja zakładałem internet w swoim domu kilkanaście lat, 11 lat temu, to w ogóle w okolicy, w której mieszkałem, nie było internetu, ale przyszedł facet i zrobił ten internet w naszym bloku, bo w naszym bloku się opłacało, a dookoła były domki jednorodzinne i się nie opłacało. Więc założył jakąś tam antenę i ten internet mamy i zupełnie przyzwoity. Także
Więc trzeci świat. No niestety w Somalii jest, w Afryce jest lepsza telefonia komórkowa niż tutaj. Przecież wyobraźcie sobie, że w Afryce prawie wszędzie jest pokrycie. Jedziesz, Rwanda, która jest krajem górzystym znacznie bardziej niż Kalifornia, wszędzie w Rwandzie można się połączyć. Zambia to samo jest dość górzystym krajem. Malawi to jest kraj, który jest, przepraszam za wyrażenie, w dupie świata. I jakoś tam też mają pokrycie, a tu nie mają. Dlaczego nie mają? Bo mogą nie mieć. Więc to nie jest tak, Marcinie. Następna sprawa. Że o akcencie. Otóż ja mieszkałem w Chicago wielenaście lat. Oczywiście były takie zdarzenia. Moja córka, kiedy zaczęła chodzić do szkoły, kilka lat miała, no i była dopiero rok, półtora roku w Ameryce, jeszcze dobrze po angielsku nie mówiła, spotkała się z, no, z naśmiewaniem się środowisk, czyli powiedzmy innych dzieci tam ze środowisk już amerykańskich, bo ona była, nowo przybyła i była moda na Polish jokes. Przez jakiś czas ta moda jeszcze trwa, a potem się to wszystko skończyło. Myślę, że za sprawą papieża, że papież stał się, że papieżem został Polak i już przestano się z tych, Polish jokes wyszły z mody, przestano żartować z Polaków, chociaż ten Polak to do tej pory, nawet w Chicago, w którym jest milion Polaków, funkcjonuje. Natomiast tutaj ta moda się dopiero zaczęła. Koleżanka nasza, która ma 7-letniego chłopca w szkole, on opowiadała, że on się skarży, się z niego naśmiewają, że on jest Polak, że on i tutaj jest moda na Polish jokes. Tu teraz w Kalifornii jest moda na Polish jokes. Mnie niech sobie żartują. Ja nie mam żalu do Amerykanów, że sobie żartują z Polaków, bo ja sobie sam z Polaków żartuję, a nieraz po prostu płaczę z tego powodu. Ale z drugiej strony te dzieci powtarzają to, co mówią rodzice, a rodzice przecież należą do najbardziej liberalnych, najbardziej socliberalnych społeczeństw świata, czy społeczności świata. Przecież o Kalifornii mówi się tutaj w slangu left coast, prawda? Czyli lewe wybrzeże, czyli lewicowe wybrzeże, bo dokładnie o to chodzi. W związku z tym, jeżeli tutaj na tym left coast ci wielcy uniżeni liberałowie, którzy się pochylają nad każdym biednym i zafundowali taki system dobroczynności, jakiego nie wiem, chyba nie ma, no nie wiem, nawet Szwecji pewnie nie ma, no to ja bardzo przepraszam, to nagle gdzie ta tolerancja? Tu się toleruje się narkomanów, tu się toleruje bandytów, tu się wszyscy protestują, jak tam kogoś skażą na karę śmierci za byle jakieś tam 12 morderstw i protestują i proszą, modlą się i świecą świeczki, żeby go, broń Boże, nie skrzywdzić, tego bandytę. Natomiast na takie coś się pozwala? W szkołach Polish jokes? Dzieci się skarżą. W innych częściach Ameryki tego już nie ma. Przynajmniej w Chicago, tam gdzie byłem, a w Chicago jakby najwięcej powodu było do takich żartów, no to w zasadzie już zanikło. Co więcej? Tutaj kolega Marcin mówi, że co ja mówię, przecież jemu nigdy nic nie zarzucą. Oczywiście, że nikt, mnie też nikt nie zarzucił. Mnie też nikt nie zarzucił tego, że mówię z akcentem. Tylko tak się na mnie jakoś dziwnie patrzą i są zniecierpliwieni, że ja tak szukam słowa, czy że akurat użyłem niewłaściwego synonimu na jakieś tam wyrażenie, albo może nie tego synonimu, który się w jego powiecie używa i w związku z tym on musi się męczyć, słuchając mnie. To jest niestety prawda. A o San Francisco mówi, że turyści do San Francisco przyjeżdżają, co jest dowodem tolerancji San Francisco. San Franciskanie się modlą, żeby przyjechał jakiś turysta, ponieważ miasto umiera, gospodarczo umiera, pada.
tak się zliberalizowali to, ten kraj, tak go prze, czy ten to miasto, tak go przeregulowali, że już w zasadzie się tam nic nie opłaca ani produkować, ani pracować. No także różnie to bywa z tą Kalifornią. Zarzucił mi no przesadę, że ja powiedziałem 20 zł za chleb, a ja powiedziałem za kilo chleba, bo henek chleba, jak spojrzałem dokładnie, ma 680 gramów, czyli 68 deko. Czyli na kilo wchodzi półtora bochenka. Jeżeli bochenek kosztuje 4,39 plus podatek, to razem wychodzi gdzieś tam 4,60, to wychodzi, że kilo kosztuje ponad 6 dolarów, prawie 6,5 dolara. 6,5 dolara razy 3,10, bo teraz jest dolar po 3,10, to jest dokładnie 20 zł. Więc 20 zł w kraju, w którym jest największa produkcja mąki czy zboża na świecie, w którym jest najtańsza produkcja tego zboża, no to proszę Państwa, to jest przesada. To jest przesada. Nie można przejść do porządku dziennego nad sytuacją, w której najbardziej, przecież Ameryka, nie wiem czy o tym wiecie, ale dla mnie to było też zaskoczeniem, najwięcej pieniędzy uzyskuje z eksportu żywności. A Ameryka jest krajem rolniczym. To jest główny jakby produkt, główne dobro eksportowe Stanów Zjednoczonych. Wpuśćmy na chwilę. W tym kraju, oczywiście to nie jest to, że 20 zł kosztuje tu bochenek chleba. Zresztą mogę Wam powiedzieć jako ciekawostkę, że trafiłem wczoraj na bochenek chleba, który kosztował ile? Napisałem sobie tutaj. Ile? 8 dolarów za funt. Za funt, 8 dolarów za funt. Taki okrągły chlebek, bo był z karczochem. Nawet sobie ten piekarz nie zadał trudu, żeby ten karczoch jakoś tam pokroić, tylko wsadził go w ciasto i upiekł. I do, no nie przypiął, nie wypiął. Bratek do kożucha, no po jasną cholerę karczoch do chleba włożył. Włożył, żeby było 8 dolarów za bochenek. A dlaczego mogą po tyle sprzedawać? Dlatego też sprawdziłem, że uzyskanie koncesji na budowę sieci supermarketów, na supermarkety jest bardzo kosztowne. Mało tego, jeszcze bardziej kosztowne jest uzyskanie pozwolenia na budowę takiego sklepu. Jeszcze kosztowniejsza jest ziemia. Dlaczego jest kosztowna? Dlatego, że ziemia budowlana jest tutaj dobrem bardzo, bardzo rzadkim. Więc proszę mi nie mówić, że to jest jakaś przesada, że trzeci świat, bo trzeci świat jeszcze taki tak nie zgłupiał, żeby tak obłożyć ludzi podatkami, jak się robi tutaj. I te podatki powodują właśnie podatki i regulacje. No, regulacje to jest wywołanie istnienia podatku. Jeżeli się wprowadzi regulację, która zakazuje, nie wiem, budowania na terenach, gdzie występuje niewielka ilość ślimaków, nie wiadomo zresztą, co to znaczy niewielka, i jest histeria na punkcie ślimaków, czy jakichś motyli, czy jakichś innych glist, no to potem się trudno dziwić, że koszty budowy są takie wysokie i że tyle kosztuje chleb. To jest znowu zapomina się o tym, że człowiek jest też elementem środowiska. Te naciski ekologiczne tutaj, tu jest najdroższa benzyna w Stanach Zjednoczonych, droższa jakieś 15-20% niż gdzie indziej, albo nawet i więcej nieraz. Dlaczego? Dlatego, że benzyna musi być organiczna też, musi być super jakaś specjalna. Co to za bzdura? Zakazy palenia papierosów. Ja się pytam, nawet na parkingu nie można palić, na skraju lasu nie można palić papierosa, nie ze względów przeciwpożarowych. Dlaczego nie wolno palić? Dlatego, że papier wydziela się dwutlenek węgla. Ale przecież dwutlenek węgla służy roślinom. To jest następna histeria. Kilka dni temu oglądałem kawałek programu Davida Lettermana chyba, czy Leno, już nie pamiętam, Lettermana chyba. To jest taki talk show wieczorny w telewizji. I był tam Al Gore. I oczywiście rzucili się na niego też i inni, bo w innych audycjach też brał, to już czytałem na ten temat, też brał udział, że ten Al Gore jest świnia i nie Amerykanin, ponieważ on
sprzedał swoją stację radiową, taką ekologiczną właśnie, swój program radiowy, show, sprzedał Al Jazeera. Tak. To za to go się potępia. Dlaczego, że sprzedał Al Jazeera? A co to Al Jazeera? Al Jazeera, ja bardzo lubię, a w Polsce oglądam Al Jazeera. Jeśli chcę uzyskać jakieś obiektywne wiadomości ze świata, czy zwłaszcza z tych rejonów, które mnie interesują, jakieś tam Azja czy Afryka, to słucham Al Jazeera, bo Al Jazeera jest obiektywna, a że jest promuzułmańska, no to trudno, jakby nagle ksiądz Rydzyk przestał być prochrześcijański. To jest arabska stacja i jeżeli jako arabska, to ona jest również muzułmańska, bo to się niestety utożsamia tak zresztą jak żydowska i judaistyczna, prawda? Jest też bardzo blisko się te dwie rzeczy rozumie. I Al Gore nie za to, że został napiętnowany, że narobił histerii z globalnym ociepleniem, że spowodował takie ogromne straty w gospodarce na całym świecie. Ile ludzi umarło z powodu tych jego regulacji, zakazów, czy tego obowiązku produkowania alkoholu etylowego dla celów, żeby wyeliminować zużycie oleju napędowego, czy zużycie benzyny, to spowodowało takie podrożenie żywności w niektórych krajach, w Brazylii na przykład, czy w Argentynie, że tam ludzie głodują. Na terenach, na których jest nadmiar żywności, nadmiar zboża, nie ma żywności. Umierają ludzie w północnych Stanach, gdzie się produkuje rośliny przemysłowe, dlatego w północnych Stanach Brazylii, Pernambuco, tam gdzieś w okolicach Belém, Fortalecy, w Amazonii, dlatego, że trzeba produkować przemysłowe paliwa na terenach, na których mogłaby rosnąć żywność czy surowce do produkcji żywności, a paliwa są wymogiem walki z globalnym ociepleniem, która się okazała fikcją, bo nie ma żadnego globalnego ocieplenia, a to ciągle marzne. Poza tym sprawdzałem, jest to mój konik, że tak powiem, szukanie informacji na temat potwierdzenia lub negacji istnienia globalnego ocieplenia. Okazuje się, że to nie ma czegoś takiego jak globalnego ocieplenia. Nie ma żadnego topienia się lodowców, a nawet jakby się topiły, to i tak nie zaleją świata, no bo to znany przykład czy doświadczenie, jakie przedstawia Korwin Mikke na swoim blogu. Co się dzieje, jak się rzuci kostkę lodu do wody i co się dzieje z poziomem wody? Otóż te histerie nie mają żadnego znaczenia, bo liczy się co? Liczy się walka z kapitalistami, liczy się walka z przedsiębiorcami, liczy się walka z systemem, który człowieka, chciwego człowieka, podłego zrobił, producenta, który chce, no nie wiem, ratować, może nie ratować, ale chce oczywiście z chciwości zarabiać pieniądze, no tym, że sprzedaje ludziom produkty, tymże ludziom potrzebne. W związku z tym, co robią? Utrudniają życie takim przedsiębiorcom, utrudniają życie takim kapitalistom. Efekt jest taki właśnie, o jakim mówimy. 20 zł, ponad 20 zł za bochenek chleba. Janek, ale powiedz mi jedną rzecz. Marcin napisał, że ten, który on kupuje po 3 dolary, smakuje jak wiejski. Ja tutaj też kupię. No tu nie kosztuje 3, tylko coś tam 3,50. Jest też taki. Ale jak on ma smakować jak wiejski, to znaczy, że Marcin na wsi nie był już pewnie ze 20 lat. Ja mam takie pytanie do ciebie jedno. Słuchaj, ale dlaczego takiemu człowiekowi jak Al Gore zależy na walce z kapitalistami? Myślisz, że on nie mógłby sobie założyć normalnej firmy i normalnie funkcjonować też na rynku? Ale jemu zależy na walce z kapitalistami. Ale czemu? Ze sobą, bo on jako kapitalista, przedsiębiorca, który założył stację radiową, on był kapitalistą i to mu nie przeszkadzało. Im nie przeszkadza, tej całej lewicy nie przeszkadza to, że oni dużo zarabiają. Nie przeszkadza im to, że oni, weźmy na przykład cały system uniwersytecki w Stanach Zjednoczonych, najszybszy wzrost płac w
całej, z wszystkich gałęzi życia społeczno-gospodarczego, to jest właśnie uposażenia akademików, ale tych akademików i ci akademicy, bo przecież umówmy się, że cały świat akademicki amerykański, prawie cały, jest tak zlewicowany, jak był, no nie wiem, może gdzieś, gdzie tak we Francji, czy w krajach skandynawskich, nawet myślę, że i tam jest mniejsza lewicowość tych środowisk. Oni chcą, oni, im się należy, bo oni są lepsi, bo oni nie są chciwi, bo oni są przeciwni chciwości. Natomiast tym chciwym producentom, Michael Dell, myślicie, że są jakieś pochlebne recenzje tego, że Michael Dell prywatyzuje swoją firmę? Ani jednej nie czytałem. Może na Mrs.org, Mrs.org ktoś napisze wkrótce, bo to jest świeża wiadomość, że Dell Computers odkupuje akcje z rynku i będzie prywatną firmą. No będzie to jakaś tam spółka z Microsoftem jeszcze z kim. A w sensie, a teraz jest jaka akcyjna, tak? Czy... Piękna rzecz, słuchajcie, ja uważam, zresztą to nie jest pierwsza sytuacja, niestety nie mam, zaraz może ja sięgnę, właśnie tutaj mam chyba kawałek z gazety, momencik. Janek Fier odszedł na chwilę od mikrofonu. Ja przypomnę, że słuchacie audycji Janka Fiora w kontestacji, jak co tydzień w środę o 21:00 czasu polskiego. Przynajmniej on nadaje z Kalifornii, gdzie właśnie minęło południe i zbliża się do nas z gazetą. Słuchajcie, więc tu czytam o filmie Caribou Coffee. Co to takiego? Wall Street Journal, ale to jest jeszcze, jak leciałem do Ameryki 24 grudnia to znalazłem. To piękna historia i to mnie tak, to mnie zachwyciło i zachwyca mnie teraz sytuacja Della. Mianowicie, że coraz więcej firm, to jest przykład takich niedużych firm, jedna produkuje obuwie, druga produkuje jakieś kosmetyki, trzecia napoje ożywcze. Caribou Coffee, kampany, jedna się nazywa, druga się nazywa Pete's Coffee, coś tam, Jimmy Choo, Coty, że te firmy zaczynają się też prywatyzować, schodzą z giełdy, czyli zaczyna się trend, który z jednej strony ma ominąć regulacje, bo jednak umówmy się, firma, spółka akcyjna, która jest posiadana publicznie na całym świecie, jest poddana takim regulacjom, że w sumie może można ją bo te regulacje ją mogą zbankrutować, że producenci stają się właściciele, kapitaliści stają się prawdziwymi kapitalistami, że kończy się ten korporacjonizm, że kończy się, albo nie, może nie kończy się, tylko zaczyna się odchodzenie od korporacjonizmu, który stał się, można powiedzieć, synonimem komunizacji czy kolektywizacji własności prywatnej i takiego odprywatyzowania tej własności i zaczyna się trend na prywatyzację prawdziwą. I to są bardzo piękne rzeczy. To się dzieje też w Kalifornii się dzieje. Nie, przepraszam, nie wiem. Michael Dell chyba, Dell Computers chyba jest w Teksasie, tak mi się. Nie wiem. Mogę się mylić, także tu od razu krytyków przepraszam, jeśli jest chyba albo w Teksasie, albo w Kalifornii. W każdym razie i tu nie, słowa nie ma pociechy, przecież pochwały. Przecież to jest piękna, doskonała wiadomość, że kapitalizm się dekorporatyzuje, czyli ten korporacjonizm, którego tutaj wszyscy, prawda, Al Gore i różni inni dobroczyńcy ludzkości krytykują, wreszcie będą bo oni nie krytykują korporacjonizmu za to, że jest, oni mówią, że to jest kapitalizm. To nie jest kapitalizm, to jest socjalizm. Korporacjonizm to jest spółka firmy prywatnej z państwem i to już nie jest firma prywatna. To tak samo jak w Polsce mamy trzech prywatnych czy czterech prywatnych operatorów telefonii komórkowej, czy mamy Orlen, czy jakieś tam inne, czy mamy Tepse i że to są prywatne firmy. Jakie prywatne? Już to jest jeszcze gorzej niż jak spółka Skarbu Państwa, bo spółka Skarbu Państwa to od razu wszyscy przynajmniej wiedzą, że to jest państwowe, a tutaj jest spółka prywatna, która odgrywa spółkę prywatną, natomiast jest to pod ochroną państwa pod hasłem too big to fail, czyli za duża na to, żeby upadła. W związku z tym chroni się ją w tak dramatyczny sposób,
A następnym razem może więcej na ten temat powiem. Ile kosztowały subsydia ratujące General Motors, czy ratujące tam Morgana i Morgan Stanley? Ile to kosztowało i kto za to zapłacił? A inflacja? Ale nie słyszałem, prawie że nie słyszę, poza Peterem Schiffem, no i ludźmi z kręgu. Peter Schiff wchodzi jednak do mainstreamu, przynajmniej wiadomości o nim wchodzą do mainstreamu, albo można czasem Wall Street Journal teraz napisał, który krytykuje postępowanie banku centralnego z zaniżaniem procentu. W Polsce się teraz cieszą. Doktor Krzak napisał dzisiaj nawet na Interi, czy wczoraj na Interi czytałem, czy może na jakiejś innej, może na Onecie, czytałem, jak on się zachwyca decyzją Rady Polityki Pieniężnej, że obniżyła, znowu jeszcze bardziej obniżyła oprocentowanie kredytów. No wszyscy się zachwycają, najlepiej, ja się dziwię, że nie obniżą tych kredytów do zera. I wszyscy tu w Ameryce i pan doktor Krzak też się martwią tym, że konsumpcja spada. Najlepszą wiadomością, jaką słyszałem na temat Polski ostatnio, to jest to, że oszczędności ludzkości, ale mieliśmy w Zakopanem takiego szewca, który miał szyld, zakład prowadzi usługi dla ludzkości. Więc i to się przyjęło. I wszyscy się martwią, że konsumpcja wzrosła, tymczasem w Polsce, bo w Ameryce nie, ale w Polsce, dzięki temu, że były wyższe odsetki, dzięki temu, że Rada Polityki Pieniężnej odważyła się, bo profesor Winiecki i profesor Andrzej Żońca i jeszcze ktoś tam z tych jastrzębi tak zwanych, walczyli o to, żeby jednak dać walkę z walczyli. Domagali się, żeby walce z inflacją nadać priorytet, ponieważ to jest inflacja i z dodatkowym podatkiem. Czyli znowu więcej pieniędzy wchodzi do kasy państwa. Większe marnotrawstwo. I teraz martwi tych ludzi to, że konsumpcja spada, ale rosną oszczędności. Oszczędności w ciągu ostatniego roku, jak przeczytałem z danych GUS-owskich, wzrosły w Polsce o 41%. Fantastyczna wiadomość, dlatego że PKB, jak przyjęło się, nie wiem, za Keynesem oczywiście, nie wiem dlaczego to się wciąż jeszcze utrzymuje, takie przekonanie, czy ten paradygmat, że jak jest wysoka konsumpcja, to jest dobrze dla gospodarki. To jest tak samo, jakby ktoś próbował ocenić swój stan, albo inaczej, jakby ktoś zmartwiony swoją niską pozycją na skali dochodu, czy na skali zamożności, usiłował poprawić, podnieść się, stać się bardziej zamożnym człowiekiem, wydając więcej pieniędzy. No jak można, konsumując więcej, jak można doprowadzić do wzrostu gospodarczego? Powiedzcie mi, nie ma takiej zależności. Konsumpcja jest tylko częścią PKB. Jeżeli już się zgadzamy na to, że PKB, czyli produkt krajowy brutto, jest miarą wzrostu gospodarczego, czy poziomu gospodarczego jakiegoś kraju, czy jakiejś tam społeczności, to idźmy za ciosem. Jeżeli konsumpcja, bo mówi się, że konsumpcja stanowi 60% PKB. Nieprawda. Konsumpcja stanowi 60% PKB, jeżeli w tym PKB umieścimy tylko i wyłącznie wyroby finalne, czyli te produkty, które się już sprzedaje. Ale przecież gospodarka składa się również ze stadiów pośrednich. Jeżeli weźmiemy strukturę produkcji, polecam książkę Marka Skousena, Struktura produkcji, to tam widać dokładnie, że co najmniej drugie tyle pieniędzy, czy środków, czy kapitału jest zaangażowane w produkowanie czegoś, co nie jest sprzedawane na rynku jako produkt finalny, tylko jest produktem pośrednim, stadium pośrednim, służącym do wyprodukowania produktu finalnego. Mąka, potem po mące może coś tam jest, no, ale weźmy jakikolwiek inny surowiec, no, ołówek. Jeżeli produkujemy ołówek, musimy produkować grafit. Czy ktoś kupuje grafit w sklepach? No może są tam do tych, ale też do ołówków jakichś takich automatycznych.
ale generalnie grafit nie. Ale grafit został wyprodukowany, zużyty na niego kapitał, zużyty na niego energię, w ogóle to wszystko, czas ludzki, pracę ludzką. I tego w PKB nie ma. W związku z tym okazuje się, że jak się to doliczy wszystko, to konsumpcja nie wynosi, nie stanowi 60%, jak chcą tego keynesiści i doktor Krzak prawdopodobnie i tutaj krytycy gospodarki amerykańskiej, czy może nie tyle krytycy, co ci, co się martwią nad tym, że konsumpcja, bo to spadła konsumpcja. Tylko konsumpcja jest jednym ze składników i to jest 30%, może 32%, 1/3 najwyżej. Największym składnikiem PKB są oszczędności, czyli inwestycje. No bo nie ma inwestycji bez oszczędności. Z czego będziemy produkować, jeżeli nie będziemy inwestować? Jak będziemy produkować? W związku z tym, jak się to wszystko, jak się spojrzy na sposób, na opis gospodarki i się widzi, że jest ten, z jednej strony jest nacisk na konsumpcję, z drugiej strony atakuje się ludzi za to, że konsumują, że są konsumeryzm, że ludzie tylko kupują i tylko w tym widzą sens życia, no to się nie dostrzega prawdy o gospodarce czy prawdy o człowieku. Człowiek chce mieć lepiej i człowiek bardzo często odłoży dzisiaj po to, żeby mieć za rok więcej albo żeby zebrać do kupki więcej i to, co będzie miał za rok czy za 3 lata, zainwestować, czyli stworzyć strukturę produkcji, która będzie kiedyś się skończy wyrobem finalnym, ale na razie będzie to inwestycja. No i tak sobie z tej Kalifornii tutaj żeśmy doszli do problemów głębszych. Natomiast jak mówię, dobra wiadomość jest taka z Polski, że ludzie oszczędzają. Jeżeli ludzie oszczędzają, to nie potrzeba obniżki stóp procentowych. One się same obniżą, rynek je obniży. Bo jak ludzie oszczędzają i trzymają pieniądze w banku czy w jakichś innych przechowalniach pieniędzy, to wówczas tych pieniędzy jest więcej, jak jest czegoś więcej przy podobnym popycie, to wówczas cena spada. Cena pieniądza ustali się na poziomie takim, jaki człowiek, jacy ludzie w danym kraju, czy w danym terenie, czy w danym powiecie by chcieli. I ta cena zależy od czego? Od tego, jaki ludzie mają stosunek do czasu. Jak ci ludzie planują swoje życie. A ludzie planują swoje życie długofalowo. Nie tak jak politycy na 4 lata, aż ich wybiorą, albo nawet mniej. Tylko ludzie traktują gospodarkę, czy finanse, czy w ogóle tę sferę, nazwijmy tę sferę materialną, traktują długofalowo. Myślą tak, dzieci wykształcić. To jest, ile to jest lat? 15, może 20 lat nie nas, prawda? Kupić sobie dom. To też jest 10-15-letnia perspektywa, mówię przynajmniej do momentu, kiedy ten dom jest w całości nasz. Kariera zawodowa, to nieraz jest i więcej. W związku z tym ludzie myślą długofalowo i ludzie wiedzą, czy jakby suma tej wiedzy poszczególnych Kowalskich, Smysów czy Iwanowów składa się na wartość, na koszt pieniądza, a nie to, że jakiś facet wyjdzie i w Radzie Polityki Pieniężnej czy w Fedzie i będzie mówił, że teraz ma być taka stopa, a nie inna. Patrzcie się, co się dzieje w Japonii. Japonia 25 lat jest w kryzysie. Dlaczego? No bo tam ustalono stopy no na zero, nawet podobno na ujemnym poziomie, jak się tam uwzględni wszystkie czynniki. Deflacji. Boją się deflacji. Boją się spadku cen. Czego się tu bać? Deflacja tylko w pewnych okolicznościach może być szkodliwa. A w jakich okolicznościach? W takich, kiedy pieniądz jest papierowy i nic nie wart. Kiedy pieniądz jest prawdziwy i jest złoty czy srebrny, to ten pieniądz, to deflacja nie jest szkodliwa, bo pożyczamy kilo złota na kupno domu, czy tam powiedzmy 10 kilo złota i oddajemy 10 kilo złota, a nie pożyczamy milion, żeby potem oddać milion, który jest wart pół miliona. I wtedy oczywiście uderza to w banki, czy uderza to w system. No, może powodować deflację, czy może powodować inflację, jeżeli się z tym walczy. No, więc tyle a propos tego, że mnie poniosło. No poniosło mnie i właśnie mówię, że
nadregulację, upaństwowienie wszystkiego, nawet ludzkich myśli, nawet dzieci, nawet no już, no nie wiem, tu nie ma dziedziny, która byłaby nie byłaby upaństwowiona, doprowadza do tego, że mamy taką sytuację, jak mamy. Króciutko tylko, jeden z czytelników napisał do mnie, że jeżeli ja tak krytykuję i mówię o inflacji, że w Ameryce nie ma inflacji, w Ameryce drukują pieniądze, a mimo to nie ma inflacji. Jak to nie ma inflacji? Nie ma tej inflacji na rynku chleba z karczochami. Chociaż też jest, no powiedzcie, 8 dolarów za pół kilo chleba. Inflacja się teraz skupia na pewnych działach. Zobaczcie, co się dzieje z ropą naftową. Małe, znacznie mniejsze zapotrzebowanie, bo mówię proporcjonalnie czy relatywnie, bo przecież mamy do czynienia generalnie ze słabym wzrostem gospodarczym na całym świecie, poza Afryką i Azją, gdzie obowiązują jeszcze te organiczne zasady. Oszczędzać, uczyć się, pracować. Takie zasady. To na całym świecie relatywnie zużycie ropy i produktów ropo- czy gazopochodnych spada. I w związku z tym powinna cena też spadać. Nie spada, rośnie. No bo tam właśnie inflacja jest. Złoto. Złoto kosztowało ile? 6-7 lat temu 250 dolarów za uncję. Ja tu miałem takiego kolegę, który przewidywał, że dojdzie za 10 lat do 500. Jest 1700 blisko. 1600 ileś tam, 60. Akcje. 14 tysięcy Dow Jones, wszyscy się cieszą. No z czego się cieszyć? Przecież te 14 tysięcy to jest tak jak 8 tysięcy pewnie z 15 lat temu. Czy może 7. W związku z tym tu mamy inflację, tu mamy przyrost cen. I kto na tym korzysta? Korzystają na tym ludzie, którzy są zaangażowani w ropę naftową. O, nieruchomości jeszcze. Teraz zaczynają nieruchomości. Już się cieszą, że ceny nieruchomości rosną. No to mamy nieruchomości, ropa naftowa, akcje, czyli giełda i złoto. No i ci będą, kto tam są pieniądze, tam w tych działach są pieniądze, w związku z tym ci ludzie, a tam przecież biednych nie ma. W ropie biedni, w akcjach, na giełdzie, to są ludzie zamożni. I oni będą jeszcze bardziej zamożni, bo oni dostają te pieniądze jako pierwsi. Te dodatkowe 75 czy 85 miliardów dolarów co miesiąc, które Bernanke właściwie puszcza do gospodarki, czy drukuj. To jest inflacja. I ta inflacja istnieje, tylko jej nie widać. Szary człowiek jej nie widzi, bo ona się skanalizowała. O, to jest właściwie słowo. Ona się skanalizowała do papierów wartościowych, ropy, złota i teraz nieruchomości. No to tyle. I teraz co? Zostało nam już niewiele czasu, ale może teraz byś coś ty, Marcinie, powiedział na temat tego mojego poniesienia. Jest strasznie trudno dziwe słowo, także siedziałem i tutaj, wiesz. To musisz zdecydowanie wchodzić, bo wiesz, bo ja jak się, że tak powiem, jak mnie poniesie, no to rzeczywiście jest trudno. Chociaż Kamilowi już się udawało. Ale, stąd mamy dzisiaj Marcin, ale myślę, że tak będziemy sobie częściej naprzemiennie, bo może to pomoże, a jak nie pomoże, no to będziemy znowu coś zmieniać, dlatego że w kontestacji istnieje konkurencja, kontestacja.com, istnieje konkurencja i w związku z tym ja, jeżeli chcę istnieć, to muszę konkurować z innymi. Jak będę przegrywał, no to będę się starał poprawić, a jak nie potrafię, no to odejdę. Ale na razie tyle. Słuchajcie, czy chcesz coś dodać, czy mogę przejść do listów? Wiesz co, możesz przejść do listów, ja tylko taką uwagę rzucę, że ostatnio właśnie coraz więcej jest osób, które tam krytykują naszych nadających za to, że mówią jak jest tam, gdzie mieszkają. Tam Maciek Binret też się zderzył z kilkoma osobami, które mówią, że to wcale tak nie jest w Niemczech, jak ty opowiadasz jak jest. Także tutaj widzę podobny ton
w obu tych sytuacjach. Także być może, nie wiem, jeszcze nie słyszałem zarzutów do Sławka Muturiego, bo on opowiada po kolei, jak jest w różnych krajach, jak się dzieje. Ostatnio opowiadał, jak jest w RPA, że tam w ogóle jest taniocha w ogóle i tylko i wyłącznie trzeba tam przelecieć do RPA, a poza tym to można iść, bo on był ostatnio na Mistrzostwach Afryki bodajże w piłce nożnej i na przykład bilet wstępu na mecz kosztował 14 zł w przeliczeniu. No dobrze, kosztował 14 zł, no, bo ja mówię, Afryka jeszcze jest jednym z najnormalniejszych miejsc na świecie, dlatego Afryka jako kontynent jest najszybciej rozwijającym się kontynentem na świecie. Tam leży 14% rocznie, idzie do przodu wzrost PKB. No wiadomo, że oni idą z niskiego pułapu, ale są kraje, które też idą z niskiego pułapu i gdzie indziej nie, jakoś im się nie wzrasta. Zobaczcie, w Argentynie to się dzieje. No Argentyna co prawda to nie jest taki niski pułap, ale w Argentynie jest znowu powtórka tego, co było za Perona. Zapada się wszystko. Ta pani prezydent nie daje sobie rady, bo przecież jak se może dać rady, jak pojęcia nie ma w gospodarce. Poza tym ona nie rządzi po to, żeby było ludziom dobrze, tylko żeby jej było dobrze. Więc to jest właśnie to, kiedy da się państwu za dużo władzy, to wtedy wiadomo, że państwo składa się z ludzi, z tych pojedynczych tam ministrów, wiceministrów i tak dalej. I każdy z nich walczy o to, żeby jemu było najlepiej, a nie nam. Co myślicie, że oni o nas dbają? Ale to nie jest tak, że właśnie w Afryce. Afryka była takim przykładem takiego skorumpowanego w struktury państwa, gdzie tam byli sobie właśnie władcy. Ci władcy brali od tych organizacji ONZ-ów i całej reszty tam po kilkaset milionów dolarów rocznie, przeznaczali na swoją armię i swój pałac i właściwie konserwowali taki stan rzeczy. Błogosławieństwo ich spotkało. Bo z jednej strony mówiło się, że błogosławieństwem Afryki są surowce. Okazuje się, że już Afrykanie wiedzą, że surowce są przekleństwem. Bo widzą, co się dzieje w Rosji, widzą, że w Szwajcarii nie mają surowców. Japonia no to jest inna historia, ale powiedzmy w wielu krajach wysoko rozwiniętych nie ma surowców i fantastycznie rozwój idzie. I tam w Kongo są surowce i proszę, jaka nędza. W związku z tym surowce są przekleństwem, a błogosławieństwem Afryki chyba, nie wiem, nie znam danych, ale tak mi się wydaje, że gdzieś czytałem, jest taki pan Daron Acemoglu się nazywa. To jest rzeczywiście bardzo mądry analityk gospodarczy, ekonomista z MIT albo z Harvardu, który napisał taką książkę Why Nations Fail, ale nie w tej książce on pisze. Jeszcze jest Dambisa Moyo, Zambijka, ekonomistka z Harvardu, która mówi tak, i jest jeszcze Botswana, przykład Botswany, gdzie zakazano konstytucyjnie korzystania z pomocy zagranicznej. I w innych krajach nie zakazano konstytucyjnie korzystania z pomocy zagranicznej, tylko pomoc zaczęła się topnieć, ponieważ na zachodzie, czyli ta cała socjaldemokracja zachodnioeuropejska i Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, i kraje skandynawskie, że przestali już tak pomagać, no bo nie mają kasy. I dzięki temu Afryka zaczęła szukać po własnych kieszeniach pieniędzy. Z drugiej strony ludzie się tam bardzo chętnie liberalizują. Ja już chyba mówiłem kiedyś, ale pewnie to Kamil też to potwierdzi. W Zambii ja już spotkałem trzech, czy czterech, nie licząc Jacka Gniatka, zwolenników szkoły austriackiej. Ludzi, którzy propagują szkołę austriacką, ludzi, którzy propagują rozwiązania liberalne, czy libertariańskie nawet w gospodarce, i to zaczyna działać. Chanshi Chanda, jeden z takich właśnie misesów, czarnoskórych misesów, Chanshi Chanda powiedział, że pracuje od kilku miesięcy pracuje nad spikerką parlamentu, czyli jak u nas marszałek ich parlamentów w Zambii, żeby ją zaustriakować, czy austrycyzować, czyli żeby ona sobie przyswajała właśnie zasady szkoły austriackiej, że nie drukowanie pieniędzy, nie państwo, nie socjalizm, tylko właśnie kapitalizm i produkcja i wzięcie życia w swoje ręce, wzięcie działalności w swoje ręce, że to prowadzi do prosperity. I to zaczyna kiełkować w Afryce. A Azja Południowo-Wschodnia już zawsze tak, znaczy dawno tak myślała, chociaż teraz czytałem niedawno,
że postępuje proces, niestety postępuje proces tego dobroczyniania rządu. Prawie wszystkie kraje Azji wprowadzają tak zwaną bezpłatną służbę zdrowia. Welfare rośnie. I to, no Japonia jest też jednym z przykładów. I to zaczyna, i tam się zacznie psuć. Natomiast w Afryce będzie szło do przodu. Okay. Ty mówiłeś o tym, że się krytykuje. No oczywiście, że może, no Marcin słusznie zauważa, że jego koledzy, którzy mieszkają w Kalifornii, są zamożni w stosunku do swoich kolegów z Polski, ale zamożni tylko, ja nie wiem, może w ilości tych złotówek, jakby to poprzeliczać. Ale nie wiem, czy to jest pocieszające. Mnie się wydaje, że dużo ciekawsze dla człowieka, dużo przyjemniejsze dla człowieka jest wtedy, kiedy mu rośnie. Nawet zarabiał 2 złote na godzinę, a teraz zarabia 3 złote na godzinę. To jest szczęśliwszy niż ktoś, kto zarabiał 71 dolarów na godzinę, a teraz zarabia 66. Tak? Coś w tym jest. Człowiek, taka jest psychika człowieka. W związku z tym tu idzie wszystko w dół, a tam idzie w górę. Jeżeli ja mówię o Ameryce, jeżeli ja mówię o Kalifornii krytycznie, to nie dlatego, że Kalifornia jest nędza, czy że w Kalifornii jest źle, tylko dlatego, że w Kalifornii jest gorzej. Że dzieje się dużo gorzej niż kiedyś. No, może nie tyle w Kalifornii, co w innych rejonach Ameryki, ponieważ następuje socjalizacja kraju, następuje socjalizacja stanu, następuje upaństwowienie gospodarki. I to jest proces straszliwy. I dziwi mnie, że na kontestacja.com jest ktoś, kto tego nie dostrzegł, a dostrzega to, że ja krytykuję drogie mandarynki. Pewnie, że ja mogę kupić mandarynki po $1.50, oczywiście mogę, ale one nie będą organiczne, a ktoś, kto jest zorganicyzowany w tym kraju, musi tylko kupować organicznie. Wiesz, widzę jakie są ceny. Jajek 2-3 razy droższe organiczne niż nieorganiczne. Żadnej różnicy nie ma. To nie jest to, co jajko, że idziesz do chłopa i on tam ci kura zniosła, on daje ci jeszcze ciepłe jajko i możesz sobie zrobić jajecznicę. Albo słoninę, że zjesz. Gdzie? Jakby tu w ogóle słonina. Ktoś powiedział, co to jest słonina, to popatrzyliby na niego jak jakiegoś sztubaka, prymitywa, tryglodyta. Bo tu musi być organiczne, czyli zdrowe. Czy Marcinie uważasz, że to jest zdrowe? Daj ci Boże, niech będzie zdrowe. Natomiast ja uważam, że to jest chucpa. To jest pic na wodę. Przynajmniej w tej organiczności. Przynajmniej jak organiczne. Gdzie jest ten smak? Gdzie jest ten fantastyczny organiczny? Jaki jest smak pomidora? Ja pamiętam z Polski, jaki jest smak pomidora. To były organiczne pomidory, bo tam nikogo nie było stać na jakieś tlenek azotu, czy jakieś inne triki, które poprawiają, które przyspieszają, czy nie wiem, poprawiają kondycję owocu, czy warzywa już, a pomidor jest warzywem, prawda? W związku z tym nie wierzę, to ja tego nie kupuję, że to jest organiczne. Chyba, że oni pod słowem organiczne rozumieją coś innego. No dobrze, no to niestety nie będzie, ale no to taki krótki mam list. Paranoja. Mi się cisną na język, bo nie mam komentarza. I tu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ostatnim roku przyniosły szczególne korzyści polskiej gospodarce, a dodatkowo tworzyły klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości. I to jest komunikat ZUS-u. No i tu macie, i to jest przykład, i to jest list dostałem 15 stycznia tego roku. Więc to jest przykład na to, że nawet ludzie, którzy, no nie wiem, czy oni nie wiedzą, ja myślałem, że oni nie wiedzą w tym ZUS-ie, że napisali bzdurę. Ale jest gorsza jest ta grupa ludzi, którzy wiedzą i dalej piszą, bo oni uważają, że my też jesteśmy durnie i nie boją się nam napisać taką rzecz. Jakich szczególnych korzyści przyniosła polskiej gospodarce? To jest to samo, co korzyści gospodarce przyniosło Euro 2012. No ale odebrało tyle korzyści, że będziemy za to bardzo długo płacić.
Jeżeli byłaby jakaś korzyść z ZUS-u, to wierzcie mi, żeby było 60 albo 160 ZUS-ów w Polsce, albo, bo ktoś może powiedzieć, że nie ma, dlatego że państwo nie pozwala. A dlaczego państwo nie pozwala? Dlatego, że państwo dobrze wie, że gdyby były ZUS-y, to po pierwsze nie miałoby tych pieniędzy, a po drugie, że może w ten sposób brać pod przymusem podatek na uszczęśliwienie przyszłych emerytów, bo tego, gdyby była konkurencja, to by nie mogło brać. Więc gdyby nawet państwo pozwoliło, to przy tych warunkach, jakie istnieją w ustawie emerytalnej, żadna prywatna instytucja by się na coś takiego nie poważyła. Chyba, żeby dostała przywilej, tak jak TPSA, czy jakieś tam inne Orleny, na stosowanie monopolu, czy quasi-monopolu na swoje wyroby, albo przymusu na korzystanie, tak jak mamy te kasy fiskalne, prawda? Producenci kas fiskalnych fantastycznie chwalą sobie obecny rząd i rządzącą ekipę za to, że tak dba o gospodarkę, o system podatkowy, o siebie dbają. Pamiętajcie, człowiek chce, żeby się mu żyło lepiej. Mises powiedział, każdy z nas dąży do tego, żeby poprawić swoją sytuację z tej, w której się znalazł, do tej, w której by się chciał znaleźć. I to samo dotyczy polityków, to samo dotyczy urzędników. Oni też chcą. I to są sprzeczne interesy, ponieważ my im dajemy pieniądze, bo czy nawet oni nam zabierają pieniądze i trzymają te pieniądze nie dla naszego dobra, bo jakby było dla dobra, to byśmy dobrowolnie dawali. Tylko biorą pod przymusem, bo to ma być dla nich, a nie dla nas. I tym sympatycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć dzisiejszy monolog. Marcinie, w każdym razie dziękuję ci, bo wiesz, to zawsze człowiek się lepiej czuje, bo czasem jest biała plama. I jak jest biała plama, to się człowiek denerwuje, że nie wie, co dalej mówić. A jak jest ten po drugiej stronie i usłyszy, że jest 7 sekund ciszy, bo wiecie, że w radiu jak jest 7 sekund ciszy, to ludzie zmieniają stację, bo myślą, że się albo że się radio zepsuło. Tak, i stukają w komputer. To dwie osoby jest zawsze raźniej. Nawet jeżeli druga osoba będzie tak pokornie słuchała jak Marcin dzisiaj czy Kamil tydzień temu. Za tydzień będę odpowiadał na listy od słuchaczy. Trochę mi się tych listów zebrało. Jest kilka fajnych pomysłów. Jest kilka pomysłów dyskusyjnych. No i zobaczymy. I jeżeli nie wytrzymacie, to przyszłą środę o tej samej porze. Okej. Okay. I w takim razie to na tę audycję zaproszę. Przypominam, że w środę o 21:00, na żywo audycja leci ta, na którą zapraszam, ponieważ no wiem, że 10 razy więcej osób słucha tej audycji później tak na martwo już sobie ściąga, więc jeżeli chcecie kiedyś pouczestniczyć na żywo, to was o tej właśnie porze zapraszam. A ja jeszcze przypomnę, że nie przypomnę, zareklamuję tutaj, że nagrywamy tutaj, właściwie już kończymy nagrywać audiobooka i e-booka robić, autobiografii Janka, Jak zostałem milionerem, którą możecie kupić na stronie jakzostałemmilionerem.com. Do czego was mniejszym zachęcam, jeżeli chcecie sobie uzupełnić tą wiedzę, którą tutaj, bo tak Janek opowiada tutaj o teraźniejszości, a tam opowiada o całej swojej historii, jak doszedł do tego, kim jest właściwie teraz i jakie miał perypetie życiowe. Nie opowiadam, jak doszedłem, jak zostałem milionerem, ja opowiadam, jak trudno, czy jak skomplikowane są losy człowieka, który by chciał zostać. Ale ponieważ taki tytuł byłby nieczytelny i za długi, no to zrobiłem z niego krótszy. Natomiast mam pytanie, czy jakość dźwięku była wystarczająca, czy znowu były jakieś problemy? Dzisiaj była wystarczająca jak najbardziej, tak. Super się sprawił twój provider. Trzymaj się, cześć Marcin. Dzięki wielkie. Ja was zapraszam w takim razie za tydzień o 21:00, a na stronie www.kontestacja.com są inne audycje, których możecie posłuchać. Na przykład Bart mówi o tym, ile zarobisz w Wielkiej Brytanii. No dzisiaj, znaczy w ogóle ostatnie tygodnie to jest emigracja czysta, także mam nadzieję, że już od przyszłego tygodnia znowu wrócimy tutaj do Polski, zaczniemy mówić trochę o tym, co się w Polsce dzieje dla tych wszystkich, którzy tutaj jeszcze w Polsce zostali. Do zobaczenia, do usłyszenia. Albert, wychodzimy!